wybuch gazu, do którego doszło w miniony piątek w katowickich Szopienicach, mógł być rozszerzonym samobójstwem. To jedna z hipotez, którą przyjmuje i jej okoliczności bada prokuratura okręgowa w Katowicach. Przyczyną targnięcia się na własne życie rodziny zamieszkującej dom parafialny parafii ewangelicko-augsburskiej miał być sięgający kilku lat wstecz konflikt z tamtejszym proboszczem. Prokuratura podkreśla, że ten wątek jest znany organom i podnoszony w postępowaniu od samego jego początku, a w odpowiedzi na wiele pytań kluczowa może okazać się sekcja zwłok ofiar. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej dwóch kobiet, które zginęły na skutek tego wybuchu. Ustalenia poczynione w toku tej sekcji zwłok wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań i takie badania toksykologiczne i histopatologiczne zostały zlecone przez prokuratora prowadzącego śledztwo. Będziemy musieli także czekać na pisemną opinię, w której zostaną zawarte wnioski co do przeprowadzonej sekcji zwłok. Taki dokument powinien wpłynąć do prokuratury w najbliższych dniach. Informacje o tym, że wybuch gazu mógł nastąpić wskutek zaplanowanych i celowych działań, jako pierwsza ujawniła redakcja programu Interwencja Telewizji Polsat. To tam w poniedziałek 30 stycznia wpłynął list, który rzucił zupełnie nowe światło na okoliczności tragedii. Jak twierdzą dziennikarze, w czterostronicowym maszynopisie rodzina jednoznacznie wskazuje na konflikt z proboszczem, który miał przyczynić się do tak radykalnego kroku. Tą sprawą jedna z reporterek Interwencji zajmowała się już w 2020 roku. W pierwszych słowach tego listu oni piszą, jeśli ktoś się zastanawia, jak doszło do tej tragedii w Katowicach-Szopienicach, to oto kilka słów wyjaśnienia. Opisują sprawy, o których nasza redakcja wiedziała, o których wiedziała Małgorzata Pietkiewicz, autorka reportażu, to znaczy sprawę wieloletniego konfliktu z parafią, która była pracodawcą pani Haliny przez 17 lat. Bardzo wyraźnie w tym liście można odnieść takie wrażenie, że ten konflikt był właściwie do ostatniej chwili tutaj. Rodzina pisze o tym, że miało dochodzić do jakichś awantur. Jako że główne oskarżenia kierowane są dziś w kierunku proboszcza, poprosiliśmy o komentarz w sprawie księdza Maliny. Ten przekazał nam, że po zakończonej współpracy z kościelnymi były prośby o zwolnienie mieszkania uchodzącego za służbowe i jednak nikt nie chciał wyganiać ich siłą. Przeciwnie, parafia miała oferować rodzinie pomoc, która regularnie była odrzucana. Daliśmy im czas, aby mogli znaleźć sobie miejsce, aby mogli normalnie zacząć funkcjonować w innych warunkach. Czekaliśmy, aż to miejsce znajdą. I nie doczekaliśmy się. Mimo wielu podejmowanych prób i nawet propozycji. Jak przekazała dziś prokuratura, list we wtorek wpłynął do więcej niż jednej redakcji, a jego oryginał został zabezpieczony i poddany zostanie wnikliwej analizie biegłych. Czy trudna sytuacja finansowa w konsekwencji brak zabezpieczenia w postaci mieszkania dalej i widmo eksmisji mogły doprowadzić rodzinę do tak radykalnego kroku? Zdaniem psychologów z informacji, jakie do nas docierają w tej sprawie, nie jest to wykluczone. Może ta rodzina nie otrzymała jakiejś pomocy, która gdzieś tam powinna dojść na czas, prawda? No i wtedy takie myśli niestety przekuwają się na czyny. I faktycznie bardzo często takim osobom towarzyszą myśli ksobne, czyli takie skierowane do siebie, do wewnątrz. Te osoby, trochę można powiedzieć, wyłączają niejako takie logiczne myślenie niestety powodują takie czyny, jakie w tym przypadku mamy, z jakimi mamy do czynienia. Jeden z członków rodziny wciąż przebywa w szpitalu. Mężczyzna, mąż i ojciec ofiar został przesłuchany w poniedziałek w charakterze świadka, jednak tu prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji. Na miejscu katastrofy wciąż pracują służby, a kamienica każdego dnia jest sukcesywnie rozbierana przez ciężki sprzęt. Policjanci z Zabrza zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zgwałcenie 17-letniej dziewczyny. W poniedziałek policja opublikowała to nagranie z monitoringu z wizerunkiem podejrzanego. Bardzo szybko udało się go namierzyć. Do zabrzańskich policjantów zgłosiła się osoba, która rozpoznała tego mężczyznę. Podała nam jego dane osobowe. Udało nam się tego mężczyznę tego samego dnia zatrzymać. Jest to 40-letni mieszkaniec Zabrza. Ten mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Odbywał już kary pozbawienia wolności. W chwili, kiedy był zatrzymany, okazało się, że jest też osobą poszukiwaną. Policjanci zatrzymali go. W tej chwili on przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
w najbliższym czasie będzie doprowadzone do prokuratury. Do gwałtu miało dojść w nocy z 23 na 24 stycznia. 40-latek poznał 17-latkę w Sosnowcu, a następnie pojechał z nią autobusem do Zabrza. Tam miał zaciągnąć ją do jednego z pustostanów i zgwałcić. Mężczyzna ukradł też nastolatce telefon i zegarek. Za gwałt mężczyźnie według kodeksu karnego grozi do 12 lat więzienia, ale jeśli będzie odpowiadał w warunkach recydywy, kara może być wyższa. 20 milionów przez 4 lata, tyle zamierza wydać województwo śląskie na program in vitro. Taką zmianę w wieloletniej prognozie finansowej przyjęli wojewódzcy radni. Program zakłada dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, nie więcej niż 10 tysięcy złotych do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ja myślę, że stoimy przede wszystkim, to warto podkreślić, nad katastrofą demograficzną, a więc wszelkiego rodzaju działania, które mają dopomóc w rozwiązaniu tego problemu, które mają dopomóc parom, które no, nie mogą, czy też czasami ich nie stać na to, by właśnie korzystając z metody in vitro mieć to szczęście swojego życia dziecko. Więc tu jest cały problem i my na tym chcemy się skupiać. Niepłodność w Polsce uznawana jest przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. Ma dotykać nawet 20% par w wieku prokreacyjnym. Szacuje się, że to około 1,5 miliona osób. W województwie śląskim szacuje się, że około 16% par może zmagać się z tym problemem. Co roku, aby wesprzeć osoby starające się o potomstwo, na ten cel województwo planuje wydać około 5 milionów złotych. Został powołany zespół, w skład którego wchodzą radni sejmiku, ale także pracownicy Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i eksperci. I będziemy pracować wspólnie nad zasadami związanymi jakby z przyznawaniem, z opracowaniem założeń tego programu i jego kierunków. Przypomnijmy, że od lat z powodzeniem programy dofinansowujące in vitro działają w takich miastach jak Częstochowa czy Sosnowiec. Niedawno do nich dołączyły również Tychy i Mysłowice. Są różnokolorowe i często nieczytelne. Do tego jest ich po prostu za dużo. Mowa o reklamach, które zamiast pomagać, raczej szpecą krajobrazy polskich miast. Sporo tego jest. Nieraz denerwują. A nieraz się przydadzą. Są, no niestety, może ładnie wyglądają, ale nie zawsze estetycznie to wygląda na budynkach. Nie wiem, no tego trochę za dużo mi się wydaje, nie? To troszkę niższy wizerunek całych tych budynków, bo one są dosyć fajne, bo to są kamienice takie jeszcze nie po odremontowane, ale mi się wydaje, że za dużo. I takie ostre, byle jakie, takie, nie są takie no, fajne, no. Jest szansa, że zmieni się to chociaż w Bytomiu, gdzie w poniedziałek radni podjęli uchwałę, która uporządkuje chaos reklamowy w mieście. Według projektu miasto zostanie podzielone na 3 strefy: wrażliwą, przyrodniczą i komercyjną. Ta pierwsza dotyczy m.in. budynków znajdujących się na rynku czy elektrociepłowni Sząbierki. To dość obszerny dokument, który był szeroko konsultowany zarówno z mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami, w tym z restauratorami, ale też z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przypadku siatek reklamowych czy banerów przedsiębiorcy i zarządcy będą mieli 12 miesięcy na ich wymianę lub demontaż. Jeśli chodzi natomiast o szyldy reklamowe, to czas ten będzie wydłużony do 2 lat. Większe nośniki znajdujące się w strefach wrażliwych będzie można wymienić na nowe nawet do 5 lat. Teoretycznie uchwały reklamowe działają już w kilku miastach województwa śląskiego. Jednym z nich jest Sosnowiec, gdzie pierwsze kroki przeciwko szpecącym krajobraz szyldom podjęto około 3 lata temu. Niestety, jak na razie wiele w tej sprawie się nie zmieniło. Tak naprawdę nie mamy serca, aby w tym trudnym okresie od pandemii poprzez problemy gospodarcze, aby dorzucać im jeszcze dodatkowe zobowiązania, które wiążą się oczywiście z finansami i nakazywać im wymianę tych tablic informacyjnych, reklamowych. Inaczej sytuacja wygląda z tymi, którzy dopiero myślą o otwarciu własnego biznesu w Sosnowcu. Przedsiębiorcy tacy muszą tworzyć szyldy zgodne z wytycznymi uchwały reklamowej. Dobiega końca czas, w którym właściciel znalezionej 2 lata temu dużej sumy pieniędzy może zgłosić się do katowickiego biura rzeczy znalezionych. Dokładnie 42 900 zł, 4000 euro i 300 dolarów czeka w depozycie. W innym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieniądze trafią do uczciwego znalazcy. Jak poinformowali przedstawiciele urzędu, potencjalnych właścicieli gotówki zgłosiło się wielu. Jesteśmy na etapie weryfikacji tego, jak wyglądają te zgłoszenia, czy rzeczywiście jest szansa na to, że któreś z tych zgłoszeń jest prawdziwe. Dodatkowo także do Urzędu Miasta wpłynęła pewna dokumentacja, ją też musimy zweryfikować, aby sprawdzić, jak cała sytuacja
mogła wyglądać i w zależności od tego, jaki będzie wynik tego postępowania, no to w ten sposób sprawa zostanie rozwiązana. Analiza dokumentacji może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli jednak w jej wyniku nie zostanie wyłoniony właściciel, to znalazca szczęśliwiec wzbogaci się o ponad 62 tysiące złotych. Tu warto podkreślić, że waluty zostały przeliczone zgodnie z kursem obowiązującym w 2021 roku i przechowywane są w depozycie urzędu. Gdyby okazało się, że ten, kto uczciwie oddał znalezione 2 lata temu pieniądze, nie zgłosił się po nie, trafią do Skarbu Państwa. Poloneza czas zacząć i zacząć też odliczać do matury, choć do niej już nierówne 100, a 94 dni. Na rynek w Rudzie Śląskiej wróciła coroczna tradycja, w ramach której uczniowie szkół średnich z całego miasta wspólnie tańczą poloneza z prezydentem. Dziś chwila zabawy, a potem intensywne przygotowania do matury. No wszystko w porządku, będę się uczyć, będzie dobrze. Wstępnie przygotowany, ale no wiadomo, douczyć się trzeba. A nastawienie bardzo dobre. Myślę, że będzie zdane. No na pewno będzie bardzo dużo powtórek i stresu, ale mamy nadzieję, że chwila odpoczynku na weekendzie majowym da nam takiego kopa na napisanie tego dobrze. Jak co roku od 9 lat symboliczny polonez, dlatego że pandemia niestety nam pokrzyżowała plany, jeżeli chodzi o kontynuację. Dzisiaj odbędzie się 7. edycja tego poloneza. Bardzo się cieszę, że na moją prośbę jest bardzo duży odzew prawie że ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Powolutku. Jakie było 100 dni Michała Pirończyka przed maturą? Bardzo intensywne i ja generalnie przed maturą to się starałem skupić bardziej niż jakby uczyć się mocno. Ja generalnie w liceum uczyłem się na bieżąco i to myślę, że to dawało duże efekty. Także ja oczywiście był stres, bo to jednak taki krok, tak? I to taki dość ważny w swoim życiu. Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 4 i potrwają do 23 maja. W samej Rudzie Śląskiej w klasach maturalnych uczy się ponad 650 maturzystów. Mamy.